Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak w kolejnej naszej rozmowie. No proszę Państwa, był taki sezon wyborczy tutaj w Europie, nie tylko w Europie, bo przecież i w Stanach Zjednoczonych trwają, kiedy nagrywamy ten materiał, trwają wybory, Państwo już go obejrzycie po, ale dzisiaj omówimy sobie sytuację trochę bliżej, bo w Mołdawii, oczywiście z kolegą Kamilem Waćkowskim. Witam się serdecznie. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. I proszę Państwa, oczywiście przypominam, zachęcam do kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia kanału finansowo. Dane w opisie. Proszę Państwa, Mołdawia jest również krajem frontowym, jest również krajem, który ma republikę separatystyczną. To się zdarza na tym obszarze poradzieckim. No właśnie, bo myślę, że nie wszyscy mogą rozumieć, jak wygląda sytuacja w Mołdawii. Niektórzy być może nawet tego kraju nie kojarzą, bo w sumie jest to efekt działalności Józefa Wissarionowicza Stalina, który te ziemię oderwał w 40 roku od Rumunii i w zasadzie tylko niewielką większością po rozpadzie Związku Radzieckiego Mołdawia do macierzy nie wróciła. No a teraz jest państwem frontowym, no bo Ukraina zamiedzą rosyjskie wojska w Naddniestrzu i w ogóle, ale to już nie będę ci zabierał jakby pracy. Przedstaw proszę sytuację w ogóle w Mołdawii, no i sytuację też, w jakiej ona weszła w tą kampanię wyborczą. Ja tutaj bym chciał zwrócić uwagę, że Rzeszowa jest bliżej do Kiszyniowa jak do Szczecina, więc z racji odległości, ale też z racji zaszłości historycznej, gdzie przecież gospodarstwo mołdawskie było przez pewien czas lennem polskim, należy obserwować i monitorować ten kraj, niezależnie jakie kto ma poglądy nie należy podchodzić do Mołdawii lekceważąco. Tutaj nie do końca bym się z tobą zgodził, że tutaj cała że jak Mołdawia została przyłączona do Związku Radzieckiego, to w całości została oderwana do macierzy, ponieważ teren dzisiejszego Naddniestrza już przed 1940 rokiem był częścią Związku Radzieckiego. I tutaj w okresie przedwyborczym doszło do wielu tutaj skandali, ponieważ kolektywny Zachód zawsze tak mówi o poszanowaniu prawa, o konstytucji, a Maja Sandu i rząd, do którego należą przedstawiciele partii Maji Sandu, łamią prawo mołdawskie, ponieważ zgodnie z prawem mołdawskim do rządu jako minister bezpieki wchodzi Baszkan Gagauzi, czyli Jewgenia Gucul. Jednak z racji tego, że jest ona związana z Ilianem Shorem i jest uznawana za politykę bardzo prorosyjską, władze Mołdawii łamią tutaj w bardzo wyraźny sposób prawo mołdawskie. Tutaj w okresie przedwyborczym dochodziło do zamykania nieprzychylnych mediów kolektywnemu Zachodowi, dochodziło do delegalizacji różnych partii. Generalnie Mołdawia nijak miała się do tych pięknych standardów europejskich, o których mówią różne Borele, von der Leyen i inne niewybieralne brukselskie urzędasy. Też tutaj Partia Socjalistów Republiki Mołdawii zdecydowała się na dość ryzykowny krok, jednak z perspektywy czasu mimo wszystko okazał się on skuteczny, ponieważ socjaliści nie wystawili byłego prezydenta Igora Dodona, który miał elektorat około 30%, jednak byłby niewybieralny w drugiej turze z racji tego, że różne brzydkie powiązania za nim się ciągną, powiązania z takim kontrowersyjnym oligarchą Władimirem Płatoniukiem.
I tutaj Dodon mógłby być dobry na wynik w pierwszej turze, ale w drugiej turze nie miałby żadnych szans. Stąd socjaliści wystawili Aleksandra Stoyanoglu, byłego prokuratora generalnego, ściągniętego z tego stanowiska przez rządy sądu. Stoyanoglu jest etnicznym Gagauzem. I tutaj Stoyanoglu oparł swoją kampanię na hasłach o pokoju, o dobrych relacjach zarówno z Unią Europejską, zarówno z Federacją Rosyjską. Jego kampania opierała się na tym, żeby rozbroić te bomby, które obóz sądu by stawiał przed nim. Innym liczącym się kandydatem był Renato Uszati, lider naszej partii, były burmistrz Bielc. Był on skonfliktowany zarówno z Dodonem, jak i z Płatoniukiem. Musiał uciekać z Mołdawii do Rosji. W 2019 roku, kiedy obalono władzę Płatoniuka, Uszati wrócił do Mołdawii. W wyborach prezydenckich w 2020 roku, mimo że jego elektorat generalnie jest prorosyjski, to zalecił głosowanie przeciwko Dodonowi. Tutaj była nadreprezentacja, można powiedzieć, w wyborach prezydenckich w Mołdawii, które odbyły się w ostatnich tygodniach, jeśli chodzi o przedstawicieli etnicznych Gagauzów i mniejszości narodowych, ponieważ inną kandydatką liczącą się w wyścigu prezydenckim była Irina Vlach, była Bashkan Gagauzi. Irina Vlach została przeze mnie zapamiętana z tego powodu, że kiedy Sandu pojawiła się w Komracie, czyli w stolicy Gagauzji, Sandu zaczęła prowokacyjnie mówić po rumuńsku w Gagauzji i tutaj doszło do awantury z Baszkanem Gagauzji, ponieważ ludność Gagauzji jest i rosyjskojęzyczna, i prorosyjska, więc to była jawna prowokacja. Tutaj także liczącym się kandydatem był Wasili Tarlew, także przedstawiciel mniejszości narodowej, ponieważ on jest Bułgarem. Go poparła Partia Komunistów Republiki Mołdawii. Z takich liczących się kandydatów jeszcze był Ion Ciku, były premier Mołdawii, który właśnie miał powiązania tutaj w pewnym stopniu z Płatoniukiem, ponieważ wywodził się z Partii Demokratycznej, stał on na czele takiego rządu technicznego tworzonego przez eks-polityków Płatoniuka i przedstawicieli partii Dodona. Taką kandydatką, która okazała się czarnym koniem, była Wiktoria Fortuna, także była prokurator. W kampanii ona głosiła hasła anty-LGBT, antyzachodnie. I tutaj przejdźmy może do wyników pierwszej tury. W pierwszej turze Sandu zdobyła 42%, Stoyanoglu prawie 26%, Uszati 14%, Vlach 5, ponad 5, Fortuna prawie 4,5, Tarlew ponad 3, Ciku 2,06 setnych. Tutaj Sandu wygrała bezapelacyjnie za granicą, w tym pasie prorumuńskim, czyli Kiszyniów, ale bez Botanicy, gdzie jest to takie osiedle postrobotnicze, bardzo takie, może nie bardzo, ale takie antyzachodnie. I tylko wygrała na tych okręgach wokół Kiszyniowa. I tutaj Stoyanoglu wygrał na całej północy, gdzie mieszka dużo Słowian i osób identyfikujących się jako Mołdawianie, a nie Rumuni.
Oczywiście Stoyanoglu wygrał bezapelacyjnie w Tarakli, gdzie mieszkają Bułgarzy, w Gagauzji i w tych gminach przylegających do tych obszarów. Oczywiście w Gagauzji solidne poparcie miała Wlach, Fortuna. Uszatki miał duże poparcie w Bielcach i pod Bielcami. I tutaj obserwując wyniki pierwszej tury, ja zakładałem, że w drugiej turze wygra Stoyanoglu, który by zdobył około, moim zdaniem, 52%. Z racji tego, że po pierwszej turze o otwarcie Stoyanoglu poparła Fortuna, przeciwko Sandu do głosowania zachęcił Tarlew, Ciku, Wlach. Uszati co prawda nikogo nie poparł, skrytykował obydwu kandydatów, jednak jego elektorat generalnie jest taki prorosyjski. I tutaj jeszcze Natalia Morani też zalecała głosowanie przeciwko Sandu. I tutaj jedynie przeciwko Stoyanoglu do głosowania zachęcił Oktawian Tiku, który zdobył 0,93%. I tutaj wydawało mi się, że Sandu przegra w drugiej turze, ponieważ kandydaci, których można uznać za prozachodnich, inni razem nie mieli nawet 1,5%, więc skąd tutaj te 5-6% Sandu by mogła dobrać? Po drugiej turze odbyła się debata o takiej dosyć, po pierwszej turze odbyła się debata o takiej dziwacznej porze, o 9 rano. I ona była jeszcze bardziej kuriozalna, ponieważ Stoyanoglu miał problemy z mówieniem po rumuńsku, Sandu miała problemy w mówieniu po rosyjsku i była to debata bez moderatora. Sandu cały czas atakowała Stoyanoglu, że tak naprawdę to jest marionetką Dodona i że chce Mołdawię do Rosji przyłączyć. Stoyanoglu moim zdaniem za mało poruszał kwestii tutaj ekonomicznych, bo Sandu można było zniszczyć, nie mówiąc nic nawet bezpośrednio o geopolityce, a po prostu o inflacji, o wzroście cen energii, gazu. Jednak moim zdaniem Stoyanoglu w trakcie debaty tutaj rozbroił te miny zastawione na niego ze strony Sandu, ponieważ na samym początku debaty zadeklarował, że niezależnie kto wygra, to możemy podpisać takie oświadczenie o dalszym rozwoju europejskiej drogi Mołdawii. Ja tutaj taką roboczą tezę postawiłem, że gdyby wygrał Stoyanoglu, to Mołdawia poszłaby drogą Serbii, czyli wucicizacji, czyli po prostu Stoyanoglu by tak wchodził do tej Unii Europejskiej, żeby nigdy do niej nie wejść, a jednocześnie rozwijałby relacje z innymi silnymi podmiotami międzynarodowymi. Oczywiście postawa Stoyanoglu mogła do pewnego stopnia zdezorientować takich wyborców radykalnie antyzachodnich, którzy mogliby uznać, że przecież on mówi prawie to samo co Sandu, i nie pójść na wybory. W drugiej turze nie obyło się bez wielu skandali, ponieważ został zablokowany most na Rybnicy między Naddniestrzem a Mołdawią, gdzie po prostu wyborcy, obywatele Mołdawii mieszkający w Naddniestrzu mogli sobie przejechać, znaleźć komisję po stronie mołdawskiej i tam zagłosować. Bo to nie jest tak, jak niektórzy mędrcy w internecie, bo widziałem takich tempaków, takich głąbów, co myślą, że się znają na geopolityce, a pisali, że Sandu miała słaby wynik w pierwszej turze, bo w Naddniestrzu fałszowali wybory, a to jest guzik, prawda? I takie głąby mają niestety wielokrotnie więcej wyświetleń niż
niż kanał, dla którego się wypowiadam, czy inne zaprzyjaźnione kanały. Doszło do kolejnych skandali, gdzie w Moskwie około 17 zabrakło czasu polskiego, zabrakło już kart do głosowania. Federacji Rosyjskiej mieszka około 300 do pół miliona osób posiadających obywatelstwo Mołdawii, a wysłano tylko 10 tysięcy kart. Tutaj oczywiście Moskwa i Szor oczywiście ingerowali w jakimś stopniu wybory w Mołdawii, bo nikt nie jest na tyle zdeterminowany, żeby lecieć z Petersburga do Baku, żeby oddać głos, czy z Moskwy do Mińska. Jednak to, co tutaj Mołdawska Komisja Wyborcza robiła, to był prawdziwy skandal, ponieważ na Zachodzie można było głosować korespondencyjnie. Otwarto to kilkadziesiąt lokali wyborczych we Włoszech, w Niemczech i było to wszystko skandaliczne. Tutaj w niedzielę do przeliczenia około 92% protokołów prowadził Stoyanoglu. Jak tylko zaczęły spływać głosy z zagranicy, zwłaszcza z Włoch, z Niemiec, Francji, to ostatecznie Sandu wygrała, mając poparcie 55 ponad procent. Ja pozwoliłem sobie policzyć wybory bez diaspory i gdyby liczyć głosy tylko samej Mołdawii razem z wyborcami z Naddniestrza, to Stoyanoglu by wygrał wybory i uzyskałby 51,3%. I tak jak tutaj widzimy, obywatele Mołdawii mieszkający w Mołdawii są zakładnikami skrajnie prozachodniej diaspory, która nie ma w dużej mierze nic wspólnego z tym państwem, ponieważ ani nie ma jakichś inwestycji ze strony diaspory. Po prostu Mołdawia jest państwem w pół upadłym. I tutaj chcę zwrócić uwagę, że w takiej Gagauzji Maja Sandu zdobyła 2,96%. W Tarakli, gdzie mieszkają Bułgarzy, zdobyła 5,71%, czyli miała poparcie znacznie mniejsze niż nawet Wiktor Juszczenko na Donbasie w 2004 roku. I tutaj widzimy bardzo duże podziały w społeczeństwie mołdawskim. No tak, podziały są na pewno bardzo intensywne. Notabene powiedziałeś, że Rosja ingerowała. No tu należałoby jeszcze zadać pytanie, czy Zachód w takim razie nie ingerował? No bo to zawsze Rosja ingeruje. Zachód nigdy, nigdy nie ingeruje. Nie jest to. Omawialiśmy niedawno Gruzję, tak, tam wybory zostały piętrowo zmanipulowane. Oczywiście nie ma na to żadnych dowodów. No, a to w sumie moglibyśmy równie dobrze powiedzieć o wyborach w Mołdawii, że zostały piętrowo zmanipulowane, bo choćby to głosowanie w Rosji, o czym powiedziałeś, no to już jest jawna manipulacja. Oczywiście tutaj w tego typu ważnych wyborach to ingerują różne siły. Ja po prostu zdaję sobie sprawę, że jacyś mądrale by tutaj zaraz by wyskoczyli w komentarzach i wspomnieliby o tym, o tych wyborcach z paszportem mołdawskim głosującym w Baku, a przylecieli z Petersburga. Tutaj chciałem te miny tutaj rozbroić, bo to też Moskwa nie ingerowała w to bezpośrednio, tylko poprzez na przykład Szora. I też tutaj trzeba powiedzieć, że to co media zachodnie i polskojęzyczne mówią, że Szor kupił 300-400 tysięcy głosów, co Maja Sandu po pierwszej turze tutaj płakała, są to po prostu wierutne bzdury, bo jeśli ogólnie w wyborach Mołdawii głosowało w sumie w pierwszej turze ponad pół miliona wyborców, w drugiej turze prawie 1,7 mln, no to tutaj Szor po prostu by musiał tych swoich ludzi przy każdym bloku ustawić i tutaj rekrutację prowadzić. I tutaj są to po prostu wierutne bzdury, co nie zmienia faktu, że proces
kupowania głosów jest stary jak świat. Od Stanów Zjednoczonych po Rosję, po Polskę, po Bułgarię. I tutaj właśnie dzisiaj też przecież są wybory w Stanach Zjednoczonych. Też tutaj pewnie zaraz zobaczymy, jakie tam manipulacje były w różnych Stanach. Więc tutaj oczywiście Shore to nie jest żadna Matka Teresa z Kalkuty, jakiś uczciwa osoba. Tyle, że to, co się zarzuca Shore'owi, to są po prostu wyolbrzymione bajki, a w legalny sposób sankcjonowany przez kolektywny Zachód doszło do rażących nadużyć na Zachodzie, gdzie w Niemczech było więcej kart do głosowania niż obywateli Mołdawii, którzy tam mieszkają. I oczywiście do dużo większych fałszerstw i do nadużyć doszło ze strony Maji Sandu i rządu sterowanego przez Maję Sandu, ponieważ to rząd ma aparat administracyjny, ma różne możliwości oddziaływania na wyborców. I tutaj te liczby mówiące o tym, ile Shore kupił głosów, są tym bardziej bzdurne, ponieważ według różnych sondaży od 30 do 40% obywateli Mołdawii przejawia poglądy prorosyjskie, mniej lub bardziej, więc im nie trzeba by było płacić za to, żeby ci ludzie poszli i zagłosowaliby, a mniej więcej tyle samo, a chociaż w samej Mołdawii trochę mniej, przejawia odwrotne poglądy. Więc tutaj możemy mówić o przede wszystkim ingerencji ze strony Zachodu, jeśli chodzi o te karty do głosowania. Tylko tak jak tutaj trzeba wspomnieć, że na przykład diaspora mołdawska mieszkająca na Zachodzie to się w jakiejś mierze identyfikuje się nie tyle z Mołdawią, co nawet bardziej z Rumunią i wspierają tych polityków prozachodnich w domyśle, że wejdą do Unii, czyli tym samym będzie Unia, może też inna Unia, nie tylko europejska, ale i z Rumunią. I ci ludzie mają bardzo dużą motywację, żeby chodzić na te wybory. A diaspora mołdawska w Rosji jest bardiej bierna. I tutaj posłużę się przykładem, który niektórzy bardzo lubią, Żydami, bo o ile oczywiście wpływy Żydów są często bardzo wyolbrzymiane, to nie jest tajemnicą, że diaspora żydowska na całym świecie wspiera ten Izrael, te państwo, a odwrotną sytuację mamy czy z diasporą ormiańską, czy właśnie mołdawską. Na przykład jest batalion Arbat ormiański, który składa się z Ormian z Donbasu i z Federacji Rosyjskiej. I oni oczywiście krytykują Paszyniana, tyle że oni krytykują Paszyniana nie z pozycji takich ogólnonarodowo ormiańskich, tylko z pozycji takich, że on jest szkodliwy i zły w relacjach między Armenią a Federacją Rosyjską. To podobnie jest z diasporą mołdawską w Federacji Rosyjskiej, gdzie po prostu ci ludzie bardzo szybko wchodzą w rosyjskość i się jakby wiedzą, skąd pochodzą, ale już bardziej utożsamiają się z Federacją Rosyjską niż z Mołdawią, i ta grupa przez to jest bardziej bierna wyborczo. No tak. No i mamy, że tak powiem, ostateczne wyniki, które, prawda, mówią o tym, że Maja Sandu zostanie prezydentem Mołdawii, że Mołdawia została uratowana, jej prozachodni kurs i tak dalej, Tobiasz i tak Bochejski tam dalej. się produkował bardzo i tam No właśnie, mimo że tak naprawdę doszło do mijanki, bo na początku to nie Maja Sandu prowadziła w tych cząstkowych wynikach. no do 93
3% protokołów prowadził Stojanoglu, a jak tylko przeliczyli protokoły w Mołdawii, i to też rodzi tutaj pytania, bo ile w Polsce, jak już mamy te 90 parę procent tych protokołów przetworzonych, to de facto już tam za bardzo nic się nie zmienia i zawsze tutaj czekamy na jakieś zagubione komisje we Warszawie, w Poznaniu czy w jakichś innych miejscach, i nie ma tak, że nie wiem, że spływają protokoły z Londynu czy z jakiegoś Paryża. I to też jest tutaj, można mówić o nadużyciach, ponieważ, tak jak wspominałem, komisje we Włoszech, we Francji, w Niemczech było ich bardzo dużo, stąd nie było tam bardzo dużo tych wyborców, w przeciwieństwie na przykład do Moskwy, ale liczyły najdłużej i te wyniki spływały bardzo, bardzo późno, bo ostatnie spłynęły wczoraj rano, a w Mołdawii sobie bardzo szybko policzyli z liczeniem głosów, i to też rodzi kolejne pytania o pewne nadużycia. Na pewno. To już powoli kończąc, powoli podsumowując, czy w takim razie, co w ogóle to oznacza dla Mołdawii? No bo wiadomo, no Maia Sandu się utrzymuje. Natomiast czy na przykład Twoim zdaniem Mołdawia, bo tu już zetknąłem się z takimi głosami, że może zostać obarczona zadaniem wyzwalania Naddniestrza? Jak już powiedziałem, w Naddniestrzu są rosyjskie siły pokojowe, w niewielkiej ilości, ale są. No i może, czy może być tak, że no, ponieważ Ukraina pada, no to tutaj znajdziemy sobie nowego dywersanta, tą malutką Mołdawię. To znaczy, sama Mołdawia na pewno nie wzięłaby w tym udziału, ponieważ armia mołdawska jest słaba. Nawet gdyby trochę Rumunów przebrałoby się w mołdawskie mundury, to i tak byłaby to słaba siła. Chyba że Rumunia by weszła bezpośrednio w konflikt. I bo tutaj atak Mołdawii na Naddniestrze łączyłby się z dużym ryzykiem, ponieważ po pierwsze wtedy w Naddniestrzu zostałaby ogłoszona powszechna mobilizacja i ci ludzie mieliby o co walczyć, mieliby możliwość jakiegoś wsparcia ze strony Federacji Rosyjskiej. Do tego na Poddniestrze, na mostach Poddniestrze przechodziliby ludzie z Bielc, z północnej Mołdawii, ochotnicy do walki tutaj z panrumuńskim faszyzmem, jak to często propaganda czy rosyjska, czy naddniestrzańska określa prozachodnie, prorumuńskie rządy w Mołdawii. Tutaj uważam, że sama Maja Sandu by nie wzięła udziału w tej operacji, aczkolwiek ze wsparciem Ukrainy już tak. Tyle, że generał Syrski sobie marnuje rezerwy w obwodzie kurskim, wcześniej już Załużny, zamiast z perspektywy ukraińskiej zaatakować Naddniestrze, to atakował na stepie pod Chersoniem. I tutaj tyle, że tak czy siak siły mołdawskie i ukraińskie na razie mają potencjał, żeby uderzyć na Naddniestrze. Jednak tutaj nie, dla osób bardziej zorientowanych nie jest tajemnicą, że te plany były wdrażane w życie. Jednak Moskwa tutaj najprawdopodobniej w rozmowach nieoficjalnych ze Stanami Zjednoczonymi zadeklarowała, że wtedy po prostu użyje broni jądrowej, bo Naddniestrza nie idzie obronić póki co w taki sposób no normalny, i Moskwa by musiała puścić jakiś ryzykowny desant na Budżak. Tyle, że ja tutaj stawiam, że Mołdawia może być zmieniona, jakby może dojść do ataku w drugą stronę, ponieważ
prezydenckie w Mołdawii pokazały, że Moskwa nie jest w stanie odwrócić tej Mołdawii w demokratyczny sposób, mimo że Stoianoglu miał bardzo dobrą kampanię. Tutaj bardzo dużo zostało różnych zasobów zainwestowanych i widać, że w demokratyczny sposób nie idzie tego odwrócić, więc możliwe jest, że jak i tylko to tyle jest pytanie, czy to będzie za 2 lata, czy za 7 lat, jak Rosjanie w końcu dojdą do Tiraspola, bo tutaj Rosjanie, tego akurat jestem niemal pewien, będą musieli dojść do Odessy i do Tiraspola, ponieważ by musieli w nieskończoność straszyć atakiem nuklearnym i wtedy może dojść do takiej sytuacji, że po prostu pojawią się takie niezidentyfikowane, zamaskowane osoby w Baltii, w Kiszyniowie i przejmą tutaj władzę z drobnym wsparciem sił naddniestrzańskich i rosyjskich i tutaj może w najlepszym wypadku dla wszystkich zostanie zrealizowany plan Kozaka, czyli Trójfederacja Mołdawii z 3 równorzędnymi podmiotami, czyli Mołdawia, Gagauzja i Naddniestrze, bo z tego też, co można zaobserwować, to Moskwa tutaj nie odpuści tego tematu Mołdawii, nawet jeśli będzie chwilami w bardzo mocnej defensywie. No cóż, to myślę, że na razie tyle. Zobaczymy, co dalej w Mołdawii. No tutaj mamy, biorąc pod uwagę to, że niedługo u nas wybory, myślę, że Gruzja i Mołdawia to są bardzo niepokojące prognostyki. No ale zobaczymy. Dobrze, to kończymy. Moim Państwa gościem był kolega Kamil Waćkowski. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze zachęcam do kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych programach.